Bardzo proszę burmistrz miasta Cieszyna, panią Gabrielę Staszkiewicz, o wygłoszenie okolicznościowego przemówienia. Szanowni zebrani, wolność wymaga, żeby był uratowany człowiek obok mnie. Mieczysław Maliński. 82 lata temu, po krótkim czasie cieszenia się niepodległością, musieliśmy podjąć walkę o swoją wolność, o swoją narodową tożsamość. Tradycyjnie 1 września wspominamy te tragiczne w naszej historii wydarzenia. To nie tylko pamięć o ofiarach rozpoczynającej się wówczas II wojny światowej, to lekcja historii, która ma być dla nas przestrogą, by nigdy nie doszło do takich zbrodni. Czy jako ludzkość wyciągamy wnioski? Czy jest to nie nasza, że jeśli to nie nasza wolność jest zagrożona, zwolnieni jesteśmy z odpowiedzialności za losy innych? Wolność powinna łączyć się z poczuciem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem podstawowych potrzeb. Dziś uwagę mamy skierowaną na Afganistan i uchodźców z tego kraju. Jak świat reaguje na los tych ludzi? Jak my, jako naród, odnosimy się do osób szukających schronienia? 82 lata temu zabierli nas sojusznicy. Zostaliśmy na polu walki sami. Dziś, jako kraj, jesteśmy częścią NATO i Unii Europejskiej. Działamy w strukturach międzynarodowych. To duża siła. Czy kiedy słabsi patrzą w naszą stronę z nadzieją, z prośbą o pomoc, potrafimy wyjść ze swojej strefy komfortu, wznieść się ponad podziały, nie klasyfikować według kraju pochodzenia, wyznania czy sytuacji materialnej? Czy mamy w sobie wrażliwość na drugiego człowieka? Tak po prostu. Śląsk Cieszyński jest regionem, który zawirowania z wyznaczaniem granic, zamykaniem ich i przesuwaniem zna doskonale. To i wiele innych doświadczeń w kontekście dzisiejszej sytuacji międzynarodowej skłania do uniwersalnej refleksji na temat naszych wzajemnych relacji pomiędzy narodami, ale i tych bliskich, sąsiedzkich czy rodzinnych. 82 lata temu Holokaust pokazał najciemniejszą stronę podziału według wyznania i narodowości. Dziś obserwujemy kwestionowanie czy odbieranie podstawowych praw, w tym prawa do decydowania o sobie, brak tolerancji wobec mniejszości. Inspirowani jesteśmy do klasyfikowania ludzi według ideologii. Nie na tym polega wolność i nieodzownie z nią związana tolerancja i akceptacja. To też dzisiaj, jakie wartości wpajamy naszym dzieciom, jaki świat im pokazujemy. To dzisiaj szczególnie ważne pytanie, gdyż dzisiejsza rocznica zbiega się przecież z początkiem roku szkolnego. To od nas, dorosłych, zależy, jak do historii podchodzić będą kolejne pokolenia urodzone w wolnym kraju, jak tą wolność będziemy definiować. Codzienność toczy się tu i teraz. Od tego, jak się wzajemnie traktujemy czy szanujemy, zależą nasze relacje. Pamiętajmy, że nic, w tym wolność, nie jest nam dana na zawsze.
Thank you.